Gośćmi EUKS TV są panowie, których chyba nikomu tutaj przy Alei Unii 2 przedstawiać nie trzeba. Patryk Bryła, Kamil Juraszek. Zaczniemy od oceny tego meczu. Na pewno jedna dobra połowa to za mało na EUKS. Wiedzieliśmy, jak EUKS gra, że utrzymują się przy piłce. No, pierwsza połowa dobra w naszym wykonaniu, później pierwsza stracona bramka po naszym stałym fragmencie i później już się wszystko posypało. Kamil, jak to z twojej perspektywy wyglądało? O, tak mówił Patryk, że w pierwszej połowie byliśmy gdzieś tam równorzędnym przeciwnikiem, chociaż EUKS miał posiadanie piłki większe, no ale gdzieś tam nie stwarzał sobie żadnych z takich groźniejszych sytuacji. W drugiej połowie też przez pierwsze 15 minut dotrzymywaliśmy, jak to się mówi, kroku, no ale ta bramka gdzieś wkradło nam się, jak to się mówi, troszkę źle zareagowaliśmy po tej stracie bramki. Dostaliśmy szybko znowu drugą z rzutu rożnego i tak naprawdę, tak jak Patryk mówił, że posypało się wszystko. Próbowaliśmy gdzieś jeszcze odrobić straty, ale wyszliśmy za wysoko, no i można powiedzieć, że nadzialiśmy się na dwie kontry, które tak pogrzebały nasze szanse na dzisiejsze spotkanie. EUKS dzisiaj czymś was zaskoczył, jako drużyna albo któryś z zawodników indywidualnie? Nie, no wiedzieliśmy, EUKS ma równorzędną kadrę i kto by nie grał, to gra na dobrym poziomie. Niczym nas EUKS nie zaskoczył, no zagrał dobre spotkanie, my tam do któregoś momentu dotrzymywaliśmy kroku, ale ten mecz przegraliśmy i to przegraliśmy wysoko. Kamil, twoja opinia? No tak można powiedzieć, że uważam też, że za wysoko przegraliśmy ten mecz, bo gdzieś tam nie byliśmy jakąś tam drużyną bardzo tak gorszą, jak wskazuje na to wynik. Mieliśmy też swoje momenty, gdzie po odebraniu piłki mogliśmy szybko zakończyć, niestety. No, brakowało nam w finalizacji gdzieś tam też w pewnych momentach. No i EUKS no, grał swoje po prostu. Nie zaskoczył nam, mieliśmy rozpracowane dokładnie, jak mamy się poruszać, wszystko nakreślone przez trenera. Dobrze gdzieś tam realizowaliśmy swój plan na ten mecz, czyli tą taktykę. Natomiast no, dostaliśmy te bramki i tak mówię, że wszystko, nasz plan na ten mecz się posypał i przegraliśmy ten mecz. Trudniej grało się przeciwko byłemu koledze z pokoju, Łukaszowi Sekulskiemu, czy przeciwko samu Koralowi? No uważam, że jeden i drugi grał dobrze, także no, ciężko mi stwierdzić, przeciwko któremu gorzej się grało, także no, jeden i drugi no, dobrze zagrał. Już prawie rok nie ma was w EUKS-ie, ale sądząc po tym, ile czasu spędziliście na przybijaniu piątek i krótkich podawędkach, to chyba te, można powiedzieć, relacje z chłopakami cały czas są silne. Na pewno przyjemnie było wrócić do Łodzi, gdzie spędziło się tyle czasu. Gdzieś tam kontakt utrzymuję z chłopakami, tutaj jesteśmy stale gdzieś tam na telefonach, na Messengerze rozmawiamy. Także no, kontakt się nie urwał, mam nadzieję, że w grudniu uda się przyjechać do Łodzi i odwiedzić chłopaków osobiście. Ty też, Kamil, widziałem, parę rozmów odbyłeś. Tak, no wiadomo, że tam gdzieś ta więź przez 3,5 roku z niektórymi chłopakami, no tak się nie da rady tak od z dnia na dzień zapomnieć. Także no, jest tam kontakt dosyć dobry. No szkoda dzisiaj, że kibiców zabrakło, bo tak naprawdę to ten mecz by miał więcej, jak to się mówi, no, z prawdziwego meczu, a nie tak naprawdę tak się czuło, jakby się grał mecz sparingowy. Tego najbardziej zabrakło. No i zabrakło nam korzystnego wyniku. Właśnie zaczęliśmy od takich trudnych tematów, to teraz przejdziemy do tych przyjemniejszych. Przed meczem miła uroczystość. Dostaliście statuetkę rycerza wiosny z rąk kierownika Jacka Żałoby. Co to dla ciebie oznacza, Patryk? No wiadomo, no, spędziłem tutaj 4 lata, dołożyłem gdzieś tam swoje cegiełki do tych awansów i to jest dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Na pewno stanie gdzieś wysoko u mnie na półce. Kamil? No fajnie było gdzieś tam dostać tą nagrodę, gdzieś tam też no fajnie gdzieś tam te awanse, no nagroda za te awanse tak naprawdę każdy z nas, ja, nie tylko ja i Patryk, ale też inni dali dużo temu klubowi, więc uważam, że takie wyróżnienie to jak najbardziej fajne ze strony klubu i cieszymy się z tego bardzo. Jeżeli chodzi o jakieś pojedyncze mecze, zdarzenia, anegdoty, jakie wspomnienia macie
z pobytu tutaj w UKS-ie, które towarzyszą wam cały czas? Bo zakładam, że tego meczu dzisiaj wspominać z Łodzi najlepiej nie będziecie. Na pewno ten mecz jest jak najszybszego zapomnienia. Na pewno te fety po awansach, a najbardziej ta feta po awansie do Ekstraklasy, gdzie tak naprawdę przez całe miasto maszerowaliśmy na Plac Wolności i tam z kibicami fetowaliśmy. To pozostanie w mojej pamięci i w moim sercu do końca. Kamil. No, moim zdaniem również ten mecz z Chojniczanką bodajże chyba graliśmy wtedy, wygraliśmy u siebie 2-0 i po tym meczu no, była ta wspomniana feta. Było jeszcze kilka takich meczy. No wiadomo, każdy ma, Patryk ma swoje mecze, ja mam swoje, dla każdego każdy mecz jest inny. Ja miałem swoje lepsze, gorsze. Można tu dużo wymieniać, ale ten mecz najbardziej utkwi nam w pamięci. Jak się zmienił UKS, ten obecny, jakbyście porównali do tego, do tej drużyny, z której odchodziliście zimą? No, tamten UKS chciał grać w piłkę i ten też gra w piłkę, więc tutaj nic się nie zmieniło. Zmieniło się na pewno infrastruktura, gdzie powstaje piękny stadion. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będę mógł tutaj zagrać przy pełnym stadionie, gdzie kibice przyjdą i będą dopingować. No, tak mówiłem wcześniej, że tych kibiców najbardziej brakuje. No, w UKS czym się różni? No, w sumie niczym się nie różni. I odeszli niektórzy zawodnicy, przyszli nowi. System gry jest tak naprawdę taki sam. Tylko po prostu pewne szczegóły są dopracowane. No, może wcześniej nie było tak tego widać, a teraz widać, że dopracowane bardziej są niektóre szczegóły w grze. No i zobaczymy, co będzie dalej. Panowie, nie zatrzymuję dłużej, bo droga do Głogowa przed wami. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję w imieniu kibiców, w imieniu wszystkich w klubie raz jeszcze za cały ten trud tutaj zostawiony. Wszystkie stresy, nerwy, urazy, a przede wszystkim za te radosne chwile. Powodzenia i odbierajcie punkty rywalom Łódzkiego Klubu Sportowego. Dziękuję i z tego miejsca chciałem powiedzieć, że będę na pewno trzymał kciuki za UKS za jak najszybszy powrót do Ekstraklasy, bo wiadomo, że ten klub z tymi kibicami na to zasługuje. Ja również dziękuję, pozdrawiam kibiców i mam nadzieję, że też UKS awansuje do Ekstraklasy. To tyle. Dwaj byli UKS-iacy, obecnie zawodnicy Chrobrego Głogów, Patryk Bryła, Kamil Juraszek. Panowie, raz jeszcze wielkie dzięki. Dzięki.